nieuchronnie zbliża się półmetek rywalizacji w kartingowej serii Rock Cup Poland. Za nami trzeci z zaplanowanych 7 weekendów. Powoli klaruje nam się czołówka poszczególnych kategorii, ale nie oznacza to, że wyścigi są nudne i przewidywalne. Wręcz przeciwnie, na torze Poznań w Przeźmierowie kipiało od emocji, nie brakowało fantastycznej i wyrównanej walki oraz ścigania się do ostatniej prostej. Najlepszy tego przykład mieliśmy w sobotnim przedfinale kategorii Mini Rock, kiedy to na mecie Karola Pasiewicza i Jakuba Szablewskiego dzieliło 13 tysięcznych sekundy, a Mateusz Lenart stracił do nich 12 tysięcznych sekundy. Baby Rock. Wyścig w tej kategorii rozpoczął się bardzo niefortunnie. Już na starcie doszło do incydentu wyścigowego, w wyniku którego prawie połowa stawki ucierpiała. Sędziowie nie zastanawiali się długo i postanowili przenieść ten wyścig w czasie, by dać najmłodszym kierowcom czas na uspokojenie myśli. Co prawda nikomu nic poważnego się nie stało, ale spektakularnie wyglądał krótki lot Franka Czapli. Na szczęście lot udało się zakończyć udanym i pewnym lądowaniem. Po wznowieniu rywalizacji na torze widzieliśmy fantastyczne pojedynki i walkę o zwycięstwo pomiędzy Janem Przyrowskim, Dominikiem Garbaciakiem, Julianem Śmiechowskim, Kajetanem Gawronem i Mikołajem Kanią. Po zaciętej walce do końca wyścigu wygrał Kania, który na mecie miał 124 tysięczne sekundy przewagi nad drugim Kajetanem Gawronem. Finałowy bieg to fantastyczny start Śmiechowskiego, który gonił Mikołaja Kanię. Do bezpośredniego pojedynku doszło na czwartym okrążeniu i wtedy to Śmiechowski na pierwszym zakręcie wyprzedził rywala i objął prowadzenie, którego nie oddał aż do mety. Kania natomiast na tym samym okrążeniu stracił aż 5 pozycji i ostatecznie wylądował na miejscu szóstym. Za Śmiechowskim finiszowali Piotr Czaja oraz Jan Przyrowski. Runda dla Juliana Śmiechowskiego, który zdobył 66 punktów. Drugi Piotr Czaja zdobywa 50 oczek, a na podium jeszcze Kajetan Gawron, który do swojego konta mógł dopisać 46 punktów. Mini Rock. Kwalifikacje do tej kategorii wygrał Karol Pasiewicz, który o 81 tysięcznych sekundy wyprzedził Piotra Protasiewicza. Już na pierwszym zakręcie tego wyścigu wyklarowała się czołówka. Protasiewicz stracił pozycję na rzecz Szablewskiego i Lenarta. Pomimo ambitnej pogoni nie udało się już zawodnikowi z Zielonej Góry odrobić pozycji, a walka o zwycięstwo rozegrała się na ostatnich metrach wyścigu. Wygrał Karol Pasiewicz, który minimalnie wyprzedził Jakuba Szablewskiego oraz atakującego zaciekle Mateusza Lenarta. Finałowa walka również trwała między tymi trzema zawodnikami. Przez większość wyścigu prowadził Pasiewicz, który tylko na drugim kółku oddał prowadzenie Lenartowi. Decydujący atak przeprowadził na ostatnim okrążeniu Jakub Szablewski, który wyprzedził Lenarta o 64 tysięczne sekundy. Trzeci dojechał Karol Pasiewicz. W klasyfikacji piątej rundy wygrał również Szablewski, zdobywając 70 punktów. Przed Pasiewiczem 57 punktów i Lenartem punktów 56. Junior Rock. Dość niespodziewanie kwalifikacje tej kategorii wygrał Adam Szydłowski. Niespodziewanie, bo dotychczas najwyższe miejsce, jakim mógł pochwalić się zawodnik z Automobil Klubu Leszczyńskiego, to pozycja 8 w trzeciej rundzie Rock Cup Poland rozgrywanej na torze w Bydgoszczy. Czas to 53 sekundy 580 tysięcznych był o 12 setnych sekundy lepszy od drugiego Danieliusa Wawilowasa. Dopiero czwarty czas kwalifikacji uzyskał Gustas Grinbergas. Litwin jednak już na pierwszym zakręcie wyprzedził Adriana Janickiego, a kilka zakrętów później dokonał tej sztuki w stosunku do Adama Szydłowskiego. Na pierwszym zakręcie drugiego okrążenia Grinbergas ponownie zaatakował i objął prowadzenie, którego nie oddał aż do mety. Za jego plecami dojechali Wawilowas oraz Urbaniak. Finałowy wyścig zaczął się od błędu Grinbergasa, w wyniku którego została na niego nałożona kara 3 sekund. Litwin prowadził niezagrożony od startu do mety, ale te 3 sekundy dodatkowe sprawiły, że nie wygrał tego wyścigu. 50 punktów zgarnął Wawilowas, który dojechał na drugiej pozycji ze stratą 1,5 sekundy. Z trzeciego miejsca cieszył się Marcin Zając, który walczył o nie bardzo zaciekle z Adrianem Janickim i Franciszkiem Palmirskim. W klasyfikacji generalnej rundy piątej wygrał Wawilowas 70 punktów, drugi Grinbergas 65 punktów, a trzeci Zając 42 oczka. Rock GP15. Sobotnia rywalizacja w tej kategorii to bezapelacyjne prowadzenie Igora Lejko. Zawodnik Amo Racing Team był najlepszy w kwalifikacjach, wygrał finał i przedfinał, ale fascynująca była walka za jego plecami. Na torze po wielu miesiącach nieobecności zobaczyliśmy Kubę Masztalerza oraz Dominika Zająca. Kierowcy, którzy na co dzień współpracują z zespołem Bambini Racing, gdzie są mechanikami najmłodszych adeptów kartingu, pokazali, że nie zapomnieli, jak pokonuje się zakręty. To między nimi rozegrała się walka o drugą pozycję, którą nieznacznie o 19
0,3 sekundy wygrał Masztalerz. W finale ponownie wygrywa Lejko, choć jego przewaga na mecie nie była już aż tak zdecydowana jak w ostatnich wyścigach. Igor wyprzedził Masztalerza o niespełna 1,5 sekundy. Runda dla Lejki 75 punktów, drugi Masztalerz 60 punktów, a trzeci Dominik Zając 48 oczek. Rok GP25. Do bardzo ciekawej sytuacji doszło na starcie wyścigu najstarszej kategorii, bowiem zobaczyliśmy w nim trzech kierowców znanych z tras rajdowych. Obok doskonale znanych z serii Rock Cup Poland Tomasza Gryca i Ariela Piotrowskiego pojawił się dziennikarz TVN Turbo Łukasz Byśkiniewicz. Najwyżej z wymienionej trójki w kwalifikacjach uplasował się Piotrowski, który z czasem 53 sekundy 882 tysięczne zajął czwarte miejsce. Najszybszy był Daniel Zając, kierowca D&D Motorsport, również w pierwszym finale nadawał tempo rywalizacji, nie oddając ani na chwilę prowadzenia. Za jego plecami trwała walka między Adrianem Marcinkiewiczem a Marcelem Prokszą-Kopenem. Zwycięsko z serii pojedynków wychodzi Marcinkiewicz i to on dojeżdża na drugiej pozycji. Trójka rajdowców w stawce, rok GP25 poza podium. Piotrowski 5, Gryc 7, a Byśkiniewicz 10. W biegu finałowym przez większość zawodów liderem jest Marcinkiewicz, który prowadzenie objął na trzecim okrążeniu. Pasjonująca walka o zwycięstwo między nim a Danielem Zającem została zakończona przez defekt Adriana. Tym samym Zając wygrywa finał, a za nim na mecie meldują się Prokszakopen i Jakub Dobroszczyk. Z wyścigu wykluczony zostaje Ariel Piotrowski. Komplet 75 punktów w tej rundzie zdobywa Daniel Zając, na drugim miejscu Marcel Prokszakopen, punktów 56, a na trzecim stopniu podium widzimy Jakuba Dobroszczyka z 40 punktami. Dużo walki na torze, sporo wyprzedzeń i jeszcze więcej emocji. To wszystko mieliśmy w piątej rundzie Rock Cup Poland. Tor Poznań po raz kolejny sprzyjał emocjom i sportowej walce na całej długości wyścigów.